Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, witajcie moi drodzy w Hearts of Iron 4. Słuchajcie, słuchajcie, cóż to ostatnio żeśmy działali naszym Królestwem Polski. Oczywiście gramy na dodatku No Step to Back. No i tak, słuchajcie, ostatnio działamy tutaj w Czechosłowacji, aby przekabacić ich na stronę monarchistyczną i przejąć władzę w Czechach. I szykujemy się, słuchajcie, do wojny z Litwą, obecnie Królestwem Inflanckim. Bo cholery nam tutaj zaczynają się, znaczy rosną w siłę za bardzo i trzeba ich nieco utemperować. Dlatego też szykujemy się do wojny, która ma wybuchnąć w grudniu tego roku. Mamy kwiecień 39. Tak więc zobaczymy, jak się sytuacja nam tutaj będzie rozwijała. Obecnie nadal brakuje z artylerii przede wszystkim, ale to nie jest nic, czym byśmy sobie jakoś nie dali rady z czasem. Będzie, że produkcja ładnie rośnie, już prawie 8,5 działa dziennie produkujemy, właśnie 8,664 jednostki, czyli w sumie można tak powiedzieć, że działa, ale to ciężko wiedzieć, jak to czytać. Dobra, mniejsza z tym. Teraz będziemy mieli tutaj 100. Tutaj będziemy tworzyć, słuchajcie, królewską husarię. 4 nowe jednostki się nam pojawią. Tejże formacji. Dodatkowo dostaniemy plus 10 do ataku i obrony kawalerii, co jest bardzo miłe. Co jeszcze? Co jeszcze, co jeszcze? Aha, i to nam da możliwość wsadzenia króla. Objęcia władzy. Unia personalna, tak, z Czechami będzie. Ponieważ zrobimy sobie zjednoczenie z Czechami. Więc dokonamy sobie aneksji. No i później będziemy rozwijać sobie przemysł czeski. I później może tutaj jeszcze Węgry. Spróbujemy się z nimi tutaj skumać i stworzymy, słuchajcie, super mocarstwo wewnątrz Europy Środkowej. Jedną armię, myślę, wyślemy sobie na tą Litwę. Zobaczymy, jak się sytuacja będzie miała. Tak więc myślę, że to powinno wystarczyć. No jeszcze 1000 dział, to jeszcze wiecie. Do tego grudnia myślę, że to uda się ogarnąć. Myślę, że tu już nie będę za bardzo inwestował, po prostu chcę pocisnąć teraz te... Bo nie zauważyłem po prostu, nie wiedziałem o tym, że muszę tutaj, że muszę zrobić to przy użyciu właśnie fokusa celu narodowego. Możemy też sobie, następnym razem może zagramy sobie tak, że będziemy spróbować odbudować Unię z Litwą. Zobaczymy, jak to wyjdzie, chociaż jeśli Niemcy nadal pozostaną nazistowskie, to może to się dla nas źle skończyć. Teraz tak, poprawmy sobie saperów w naszych dywizjach, to jest bardzo ważne. Wprowadźmy tutaj lepsze pociągi do produkcji. Tak, to się może nam przydać. Będziemy mieć po prostu więcej, będą szybciej jeździć, więcej towarów przewozić, tak więc to wszystko powinno też pójść nieco lepiej wówczas. Mamy 25 fabryk wojskowych. Dobra, no i z czasem myślę, że to sobie damy radę wszystko ogarnąć. Dobra, ok, mamy 100. Dobra, na razie tutaj już to nie będziemy inwestować, bo już chyba nie potrzebuję aż tyle tych punktów, tylko teraz potrzebuję ten fokus sobie ogarnąć jak najszybciej. Tu się szkoli nasze lotnictwo, jak wy tam chłopaki sobie radzicie. Trochę mało tych samolotów, ale na razie no nic nie poradzę, mamy po jednej fabryce. Zdaję sobie sprawę, że musimy to zwiększyć, ale żeby to zwiększyć, no to potrzebujemy więcej fabryk, a potem jeszcze więcej zasobów. No wiecie, to się wszystko łączy ze sobą. No już ponad 9 dział dziennie produkujemy, a więc myślę, że za jakiś czas powinniśmy to sobie ogarnąć. Około 100 dni, 3 miesiące, trochę więcej, 3,5. I myślę, że będzie wszystko ok. Dobra. W ogóle czemu nie wskoczyło nam to na 100, tylko na 90? Trochę tego nie kumam. Ale robimy tak, król Czech.
70 dni. To sobie tutaj jeszcze zróbmy, tak żeby było na tip-top. Dobra, mamy... ile mamy tych dywizji? Pisze mi tu? 2, 3, 4. Dobra, akurat 4. End stack. Bierzemy 4 brygady kawalerii stąd. Ten pan je dostanie. A te nowo powstałe wędrują do tego pana. Gotów, dowódco! Jest, moi drodzy, jednostki elitarne. Husarii. Ja już wam pokazuję ich szablon. Wiecie, no dużo kawalerii po prostu, no. W sumie dorzućmy tu jakąś artylerię, jakieś... dajmy zmotoryzowaną, albo nie, dobra, nie będzie oddziała kawalerii na razie, saperów, żeby coś tam było. Na razie jak artylerii będziemy mieli za dużo, dorzucimy im tam jeszcze artylerię. No, tutaj im spadnie teraz to doświadczenie, które mają wywalone w kosmos, ale... No cóż, potrzebujemy, żeby te jednostki spełniały jakieś tam nasze standardy armijne. Wy dalej jesteście w stanie wojny? Nie wy. Tak, oni są dalej w stanie wojny. Tylko coś widzę, że tu jakiś impas jest na tej granicy teraz. No ogólnie rzecz biorąc, moim celem jest zajęcie całej Litwy, wchłonięcie jej. Uwaga! Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Dobra, to się dzieje, to się robi, król Czech. Jedziemy z tym. Wiecie, to nie powinna być jakaś super trudna, trudna operacja, oni tu nie mają wcale dużo wojsk. Co Niemcy kombinują? Nie, nic nie robią za bardzo przeciwko nikomu. O, chyba Dominium Kanady się odłącza od Wielkiej Brytanii. Dobrze kojarzę. Chyba tak. Jeszcze nie według wobec Jugosławii. Chociaż Jugosławii chyba nawet już za bardzo nie ma. Jest, no tak, Jugosławia się rozpadła. Mamy Bośnię, mamy Chorwację, mamy Słowenię. Wojwodinę, Serbię, Czarnogórę, Kosowo, Albanię, Macedonię. Wojna w Kosowie. Pamiętam ten konflikt. 7 grudnia, mamy czerwiec, dobra. Jeszcze dużo wody musi upłynąć w Wiśle, żeby to się stało faktem. Otóż tak, słuchajcie, plan ogólny jest taki. Ogarnięcie sobie tego tutaj. Zaogarnięcie sobie Czechów. Sojusz z Węgrami. Może nawet stworzenie jakiegoś jednego państwa, jeśli by dało radę. Fajnie by też było Rumunów przeciągnąć na swoją stronę, ale to się okaże. Ale w każdym razie, jeśli to tutaj sobie ogarniemy, uderzamy na Związek Radziecki. Razem z Niemcami. Po pokonaniu Związku Radzieckiego chcę, żeby Polska się ściągała aż do Uralu. Takie są moje ambicje. Tak jak idzie granica pomiędzy Azją a Europą. A więc chciałbym wchłonąć całą europejską część Rosji. Ale to tylko takie wstępne moje plany są. Zobaczymy, co życie i gra pokaże. No, lać zaczęło. Wprost cudownie. Jak tam nasze zapotrzebowanie na broń? No, 733 działa jeszcze brakuje. Ale produkujemy już ponad 10 dział dziennie, więc chyba nie jest źle. Zwiększę sobie troszkę produkcję lotniczą, bo to się też nam przyda. Przetwarzanie ropy lepsze, to jest zawsze spoko. Jak tu. 280 dni, dobra, bajemy to, bo się wojna szykuje, więc ogarnijmy sobie. Lepiej być lepiej przygotowanym. Królewska Dywizja Husarii, moi drodzy.
sumie. Zobaczmy sobie tylko. Rozpocznijmy ich szkolenie. Z tego zrezygnujmy. Sprzęt ich możecie przekazać tej dywizji, tej formacji. Dobra. Co ja bym tu chciał? Lotnictwo. No to tak, boostujemy sobie jeszcze kawalerię dodatkowo. On jeszcze zwiększa przyrost doświadczenia armii. Wow, całkiem spoko. Tak jest. No. A mamy setkę. Dobrze jest. Tak, Polska się rozbudowuje. Te pociągi coś tu nie umieją jeździć za bardzo. Tutaj są jakieś problemy. Niestety budowa nowego tutaj punktu zaopatrzeniowego na przykład tu w tym miejscu zajęłaby w cholerę czasu. Chociaż... A, do listopada byśmy to budowali. Niech się to robi. To może się nam przydać. Nie mogę zmienić. Trudno. Jak tam pan, panie Anders? Czy jest pan, panie generale, gotowy do ataku? Dobra, lipiec. 39 rok. Pamiętny. Niestety bardzo smutny dla naszej ojczyzny. W historii, ale... Nie w tej wersji, którą właśnie ogrywamy. Miejmy nadzieję, że to będzie rok triumfu. Rok zbudowania prawdziwego imperium. To jest bardzo zła opcja. Bo to mi psuje moje plany. Że oni przyłączyli się do jakiegoś gównianego sojuszu. Sojusz z krajami bałtyckimi. Traktat z Litwą. Dobra, na to przyjdzie pora. Na razie musimy ogarnąć swój ogródek tutaj. Wiecie, to nie są państwa, z którymi byśmy sobie nie poradzili na późniejszym etapie. O, proszę bardzo. Tutaj. Czy my coś tu mamy? Na razie jeszcze mało. No, zrób się w końcu, Jezus Maria. Ile to jeszcze czasu potrwa? Wszędzie wojna dookoła. Ja nie wiem, co tu się dzieje. No. Ciężarówki tutaj wszędzie są, tak więc z tym za bardzo nie poradzimy. Nic na to nie poradzimy za bardzo. Pociągi. W magazynach mam 89 pociągów, a potrzebne jest obecnie 55, a więc pociągów mamy nadmiar. Ciężarówki. Do zaopatrzywania naszych wojsk jest potrzebne 56 ciężarówek. W magazynach mamy 1445 ciężarówek, a więc... Straty z powodu wyniszczenia. Nie wiem, o co chodzi. Trudna decyzja, ale musimy ją poprzeć. Tak jest, moi drodzy. Wojna z Litwą jest nieunikniona. Dobra.
Ile tam dalej to jest ta stówka? Tak. Bo to nie może spaść poniżej. Ja w sumie nie wiem, jakby to miało spaść, ale okej. 64. Jeszcze 6 dni. 11 sierpnia, moi drodzy, nasz król zostanie koronowany na króla Czech. Właściwie Czechosłowacji, przepraszam. Chociaż w sumie król Czech pisze, nie Czechosłowacji. Ale później sobie zintegrujemy się państwowo z nimi. Broń pancerna, dominacja powietrzu, proszę bardzo. Tak jest. No, lecimy z tym. Co tu mi brakuje? Tak. Zaraz. Dobra, tam się podziały słabe rzeczy, nieprzyjemne. Co ja tu potrzebuję? Poczekajmy chwilę. Królestwo Czesów wypowiada wojnę Czechosłowacji. Wow. Tego się nie spodziewałem. Do wymaszerowania! Czekajcie, kto jest kim? To jest... A, Królestwo Czech, dobra. Tak jest! Baczność! Więc oni tam powinni sobie dać radę. Tam jeszcze wyślimy nasze dywizje. Dokładnie 21. Dobra. Blokuję decyzję. Dobra. Zróbmy sobie jeszcze to. Straż Królewska. Skrócony czas szkolenia dywizji na przykład będziemy mieć. No tutaj cała armia przeszła na naszą stronę. Czeska, tak więc tutaj nie powinno być problemów. No, spoko, Praga zajęta, jeszcze Karlowe Wary. Tak jest, moi drodzy, tak jest. Podlega państwo zwiększyć swoją autonomię. Okej. No i tak, mamy tutaj to ogarnięte. Dobrze. Szeregu, zbiórka! Dobra, to usuńmy. I na razie was damy tu. No, się tutaj gdzieś rozmieścicie. Będzie git. Dobra. Teraz ja najchętniej to bym zrobił. Ale cóż, no poczekamy już te parę dziesiąt dni. Będzie spokój. O, możemy to... Wybrałem co innego. Dobra, trudno. Myślałem, że ten konflikt dłużej potrwa niż te parę chwil. Dobra, w każdym bądź razie ładnie mamy nowy kraj w naszym sojuszu, nad którym jeszcze chciałbym przejąć władzę, więc to już w ogóle byłoby super. W dodatku jeszcze legalnie, to już... Wiecie, to jest kilkanaście milionów? Kilka milionów ludzi więcej? I całkiem niezły przemysł, dobrze prosperujący. Dobra. Bułgaria ustępuje Rumunii. Co, Transylwania? Czy co tam? Nie. Gdzieś tutaj też jakieś tereny.
Jakieś tu chyba Włosi też coś będą kombinować z Albanią. Albania przeszła w ręce Włochów, dobra. Dobrze. Co my tu mamy? Na razie niewiele. Dobrze. No i tutaj nawet Królestwo Czech wysłało swoje wojska. Dobrze, dobrze. Przetwórstwo ropy wzrasta. Jest bardzo dobra opcja. 39 rok. Też będziemy budować obronę przeciwlotniczą dla naszych dywizji. Też będziemy ją wykorzystywać. Przynajmniej na to liczę. Dobra, zróbmy sobie szpitale polowe, bo to zawsze jest spoko opcja. Przydatna. Bratysława została obecnie, jest stolicą Królestwa Czech. Dobra, moi drodzy, poczekajcie chwilę, bo muszę odebrać telefon. Ok, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Dobra. Ok. Słuchajcie, to była dobra wiadomość. Dobrze, że odebrałem, bo moja żona dostała informację z poczty, że dzisiaj ma przyjść moja paczka ze skorpionem. Tak więc. Tak więc bardzo dobra wiadomość to jest dla mnie. Bo kurde, już czekam na nią dosyć długo. Jakieś problemy, kurde, z zaopatrzeniem zaczęły się pojawiać. No tak, pojawiły się problemy z zaopatrzeniem, bo to jest za dużo wojsk po prostu. A więc, no. Nie za fajnie. Dobra, was jeszcze damy tutaj na bok, wy się macie szkolić. Artyleria poprawiona, dobrze. Weźmy jeszcze to. Nam zwiększy chyba poziom okopywania się? Dobrze kojarzę? Nie to. To było to. A nie, atak przeciwko sile żywej, okej. Okay. Więc jak dla mnie jest okej? Okay. Widzę, że tu Łotwa, kurde, wyparła ich. Czekajcie, my sobie to skrócimy. Tak, dotąd. Nie chcę mieć wojsk na granicy z Łotwą, bo to jest bez sensu. Chociaż widzę, że tu Łotysze ostro ciesną. Ale kurde, ja nie chcę, żeby Łotwa to wygrała. Fuck. Bo powód jest prosty. Nie chcę wojny z Łotwą, bo Łotwa ma kurde sojuszników taki i ja nie zakończę tego konfliktu wystarczająco szybko. Tak więc. A oni są sami, tak więc wiecie, łatwiej jest podbić Litwę, niż się z Łotwą pieprzyć potem, bo niestety Łotwę będę musiał sobie odstawić na później, kiedy już będziemy mieć kontakt z Japonią i w ogóle, wiecie, te państwa azjatyckie, to tam jest zawsze masakra. Zjednoczenie z Czechami. No kurde, że ja też to wybrałem, że ja nie poczekałem tych paru dni, naprawdę. Ile to jeszcze? Jeszcze miesiąc, dopiero pod koniec października to będzie. Takie czołgi jeżdżą. My czołgów na razie nie mamy. Mamy poważniejsze problemy niż posiadanie czołgów. Dobra, wydobycie. Jeszcze długo się tu robiło nam. Poprawmy sobie dywizje górskie, bo też parę tych dywizji posiadam. Więc myślę, że warto to sobie zrobić. Powiem szczerze, dużo lepiej mi się gra teraz w tą wersję. Dużo lepiej mi się gra w tą wersję właśnie z tymi zmianami, które zostały tutaj wprowadzone, bo są naprawdę fajne. Dobra, co my tu mamy? Śmiały atak. Oficerowie 50 szans na
na zyskanie plus 1 do ataku podczas awansu. O, tu mamy lepszy, niezłomna obrona, czyli plus 1 do obrony podczas awansu, 50% szans. Koszt dowódcy wojskowego minus 50%, ale to nigdy nie był dla mnie problem. Oficerowie, planowanie i logistyka podczas awansu. Kreatywna władza. Przyrost doświadczenia z wiceczna sztuk mistrz kosmos. Takie sobie. Co mamy, co? Doświadczenia specjalizacji teren. Dobra, ja bym wziął planowanie i logistykę. To się może przydać. Albo obronę. Weźmy sobie to. Tu jeszcze też możemy coś dorzucić. Przyrost doświadczenia armii. Ale to jest taki... A, plus 5%. Aha, dobra. Dzienny wzrost siły dowodzenia. Koszt doktryny lądowej zmniejszony. Atak kawalerii. O, fajna rzecz. Kary do walk za brak zaopatrzenia w prowincjach narodowych. Koszt projektu jednostki kawalerii. Okej. Okay. Szybkość okopywania się, ostrzał z dział kolejowych, których jeszcze nie mamy, ale planuję posiadać. Sztuka improwizacji, szybkość planowania, dzienny wzrost siły dowodzenia. Ja bym wziął to, bo to mi da przyrost doświadczenia armii, który zawsze gdzieś tam jakoś spożytkujemy. Dobra, musielibyśmy się też zająć się doktrynami. A ja bym to począł od tego pana. Tak. Tomisław Łupaszko. Mam nadzieję, że to nie jest ten Łupaszko. Łupaszkowy ten Łupaszko. Albo tego typka. A mi da jeszcze co? On mi da przyrost siły. Znaczy przyrost doświadczenia armii. Koszt doktryny lądowej jeszcze niższy. Ale nie mogę mieć, bo co? Nie poszliśmy w senacyjną prawicę. Aha, dobra. Czyli nie było tematu. Dobrze. Lepszy zwiad. Zwiad jest zawsze istotny. Tak jest! Dobra, zobaczmy sobie tutaj. Tak, tutaj mamy zwiad konny. Ja bym to tutaj zwiad zmotoryzowany. No tak, wzrośnie koszt paliwa oczywiście. Dobra. Troszkę nam tutaj oczywiście samochody będzie nas to kosztowało. No ale myślę, że nie ma problemu. Dobra, jeszcze jedną fabrykę, żeby jakoś tak ten przemysł lotniczy ogarnąć. Mamy październik. Jeszcze troszkę to potrwa. Niewiele to jeszcze czasu. Dostaniemy dwie jednostki nowe w Krakowie, w naszej stolicy. Kraków stolicą, moi drodzy, ale naprawdę muszę ogarnąć, jak ten Śląsk sobie wyzwolić, bo ja bym w to pograł. Kurde, co będą będzie Wrocław. Słyszę, co tu się odbyło. A, Łotwa zajęła Estonię. No tak więc Litwa nie będzie miała teraz łatwego orzecha do zgryzienia. I tam się szkolić. No tu nie jest za różowo, jeśli chodzi o... Czekajcie. Jeśli o zaopatrzenie. Sobie linie kolejowe. One się dosyć szybko powinny robić, ale tego nie zaprzestawać. 11 listopada to będzie. No to tam... Nie, też w listopadzie, kurde, dopiero.
No bo zobaczcie sobie, to jest wszystko, to jest, tutaj mamy korki. Na tej linii kolejowej jest kiepsko. Więc musimy coś z tym zrobić. Wow. Dobra, mamy tutaj te oddziały. Idziecie tutaj na razie. Muszę wam szablony nieco pozmieniać, bo te szablony wyglądają obecnie tak. No nie ma tragedii, ale mogłoby być lepiej. Gwardia Królewska, dobra, czy Gwardia Straż Królewska. Można powiedzieć, że to jest raczej Gwardia, no. Naszych potencjału sił specjalnych. Chcieliby też jakieś oddziały górskie zacząć tworzyć. To też nie jest chyba zły pomysł. Co ja tu mogę? Tu można jakiś... No flota na razie mnie mało interesuje, powiem szczerze. Dobra, obniżmy sobie koszt doktryn. Wszak doktryny będą dla mnie bardzo ważne. No naprawdę Portugalia zaatakowała Hiszpanię. To nie jest dobry objaw. Dobra, tu jeszcze trochę czasu musi upłynąć. Dobrze, moi drodzy, dobrze, moi drodzy. Myślę sobie, że tutaj to sobie na dzisiaj zakończymy. Słuchajcie, dziękuję wam za waszą uwagę. Dzięki za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Dzięki, że jesteście. No i trzymajcie się. Hej, do następnego. Na razie.